rozumie pan Bernard, rozumie pan przewodniczący, że będziemy teraz robić to na mnie. Ja nie wiem, tak. Ale proszę powiedzieć tak. Ja wpłynął wniosek formalny, co mam zrobić? Nie, no tylko, proszę państwa, to i tak nic nie zmienia, bo ja mam świadomość, że tutaj osiągnę, ale to nic i tak nie zmienia. Natomiast robicie państwo wyłom i że tak powiem, strona druga będzie też to wykorzystywała. Moi drodzy, wpłynął wniosek, jak chcę, jest formalny, nie mam innej możliwości, jak zgodnie ze statutem muszę to zrobić. Pan Bernasz jest obecny. Obecny. Pani Pytkowska jest obecna. Pani Czerwińska obecna. Pani Jarema jest obecna. Pan Kasprzyk obecny. Obecny. Pan Kołmyński. Obecny. Obecny. Pan Oczyński. Jest. Obecny. Pan Markiewicz. Żyje. W toalecie jest. Może tu przyjść. Obecny. Jest, na żyje. Bardzo ci kochane, dziękuję. Pan Młynarz. Toalecie przyjść. Doskonale obecny. Jest nieobecny. Jak dojdzie do końca sprawdzenia listy, to się już zmieni. Na dzień dzisiejszy jest. Pani Basiu, to jest męska, jest toaleta, nie chcę. Ale Ela już poszła, jest wróciła, bo to jest skarą. Nie, nie można. Pan Nowak. Jestem. Obecny. Pani Podłoska. Od dobrego sobie dzisiaj na pewnie. Obecny. Pani Fabian. No ale to trzeba by się zastanowić, jeżeli się składa taki wniosek. Nieobecna. Pani Baczyńska. Obecna. Pani Radwan. Obecna. Andry Białek. Obecny. Pani Siwek. Obecna. Obecna. Pani Smender. Obecna. Pan Stywski. Nie o. Gdzie jest? Włodarczyk. Jest na terenie dzielnicy. Jest na terenie rady. Jest nieobecny. Obecny. Wrona. A pan biuro prawne. Pan Jest. Obecnie mógł się. Czy ktoś dotarł, panie Cekunarz? Pan Młynarz jest. Mamy obecny głosów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 18 osób obecnych. 3 osoby są, tak? Raz, dwa, trzy. 3. Proszę bardzo. Wniosek formalny został sporządzony. Tak mówię. Proszę, proszę państwa, na sali mamy obecnych jest 18 radnych, 3 radnych jest nieobecnych, nie osoby osobę to pani Fabian, pan Styrski i pan Drona. Mogę pytać? Proszę. Jedno tylko pytanie. Czym skutkuje sprawdzenie takiej obecności? Nie. No proszę bardzo, pani Basia. Tak? Znaczy, jeśli chodzi o panią Katarzynę Fabian, to jej to w ogóle nie dotyczy, ponieważ ona więc tutaj w tej wielkiej zdrowej dzielnicy tylko dla miasta. A jeżeli byłaby to państwa sprawdzone, którego z państwa, żeby było, to było im żona wiedza. Pamiętam te czasy. Uważam, że
ja dobrze pamiętam, jak to wyglądało. I to jest tak, że jeżeli się coś zrobi pierwszy raz, wraca się do tego, to druga strona również to będzie wykorzystywała. A sytuacja jest taka, że często Państwo też gdzieś słyszycie i po prostu miecie świadomość, że to może się odbić potem też na Państwu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, ale ja proszę Państwa. Proszę Pana, ja się z tym nie zgadzam, wie Pan? Dlatego, że Pan Pawian zapisała się do szeregu komisji, a od kiedy została, że tak powiem, radną tutaj w dzielnicy, to na ani jednej sesji nie była dłużej jak 3 kwadranse godziny. Dzisiaj była 2 godziny. Proszę Państwa, panielu, to nie jest Pani, że tak powiem, rola oceniania Pani Pawian. Nie jest rola każdego z nas do oceniania. Bo ja również dobrze mogę powiedzieć, że 6 radnych na sesji czyta gazety. Na komisjach przychodzą, podpiszą listę i tylko my już wychodzimy. I jakość ich pracy też pozostała wiele do życzenia. Tak jest, tak było i podejrzewam Pani Basiu, że tak będzie. Każdy z nas wypełnia swój mandat tak, jak uważa go za słuszny. Tak, mieszkańcy go będą z tego... Pani Basiu, każdy pisze w kampanii wyborczej to, co uważa za słuszne i żeby się przedstawić jak na lepiej stronie. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że to nie jest żaden dwóch, pisze Pani Elektryczko. Tak, moim zdaniem, bo jak tutaj Pani Basia już powiedziała, że prawie na żadnej sesji nie była na całej, to jest raz, a dwa, moim zdaniem, w moim odczuciu, to jest po prostu obrażanie nas, olewanie radnych tutaj tych. Dziękuję. Każdy ma prawo do własnego osądu, natomiast ja odpowiem od razu, że jako przewodniczący nie ma możliwości wpływania na radnego. No nie ma, no można zwrócić się, możemy poinformować, jak zespole redakcyjne na koniec i tego. To jest jakaś taka informacja.